sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Jędryka, InTheCage.pl, a ze mną Anzor Azhiev dzisiaj w roli trenera. Powiedz, no chyba jesteście zadowoleni wszyscy z tej walki, no bo niesamowity knockout. Przede wszystkim, no dzisiaj na pewno jestem zadowolony. Adam mówił, że to było ćwiczone, to uderzenie, to prawda? Tak, to prawda, bo on z Arbi, Mansur nam pomagał, Arbi, my we trójkę pomagali Adamowi. No i właśnie widziałem, Adam robi to. Adam lubi z kontra uderzać, robić te uniki, zejście, uderzać. No i ta akcja była high kick, był przygotowany, kolana latające było przygotowane, także było w stójce paru dobrych akcji i no, paru na pewno weszło. Adam też mówił, że właśnie po to jest narożnik, żeby go słuchać, i tam widzieliśmy naprawdę dużo podpowiedzi z tego narożnika leciało, które chyba robiły swoje. Krzyczaliśmy, bo już Adam dawał sygnał, że nie słyszy, bo i mówiliśmy, no i krzyczaliśmy, żeby Adam się nie spieszył się, trzymał się planu, nie wchodził na wymiany. No i ostatnie było, że Mansur powiedział, że jak było ten pierwszy taki uderzenie, który przeciwnik bardzo poczuł, a Mansur mówi, że podwójna lewa ręka i prawej prostej, to weszło, i potem latające kolano. I potem krzyczeliśmy Adamowi, że tylko proste ciosy, prostymi ciosami, straż, odskocz, uderz. No i prawie wszystko wchodziło. No to chyba debiut idealny, no tam widzimy właśnie Filipa i z Dawidem Świątowskim na ostrej wymianie, ale no zostańmy jeszcze chwilę przy Adamie, no wymarzony debiut chyba dla niego. Jak najbardziej, bo debiut w takim stylu wygrać, ja myślę, że to każdy prawie chciałby tak wygrać. No to teraz zadam pytanie, którego się pewnie spodziewasz. Czy kiedyś jeszcze Ciebie zobaczymy w klatce KSW, bo za 2 miesiące bodajże miną 4 lata, odkąd ostatni raz Cię widzieliśmy. Tak, dokładnie. W tej chwili to muszę, że nie mam żadnego chęci do powrotu do klatki. A także powiedzieć na przykład, że już koniec, też nie wiem, bo za parę miesięcy czy za rok, nie wiem, może przyjdzie taki moment, że powiem, że chce mi się walczyć. Na razie czuję się bardzo dobrze, dla siebie trenuję, tu chłopakom pomagam, dużo pracy mam. Dzięki Bogu wszystko jest dobrze. No i tą pomoc widać, bo zarówno dzisiaj Adam, jak i ostatnio Szamat w fenomenalnym stylu wygrywają. Mam nadzieję, że nie ostatni. No dobrze, no to co, czyli rozumiem, nie zamykasz sobie drogi, żeby jeszcze zawalczyć, ale na razie planów żadnych nie ma. Na razie żadnych planów nie ma, ale ja nie lubię teraz mówić, ja nie lubię na przykład coś, ja powiem, że na przykład już koniec, potem będzie mi głupie, że wracać. Ja powiem tak, że na razie nie chce mi się, a czas pokaże. A czy jakiekolwiek rozmowy z KSW czy z inną federacją w ogóle były? Ktoś o ciebie podpytywał? Nie rozmawialiśmy z KSW, ale jak ja będę gotowy, że jak wróci ten głód do tych walk, no ja myślę, że bez żadnych problemów KSW da mi szansę. No dobrze, no wszyscy na to czekamy zdecydowanie, więc mam nadzieję, że to się wydarzy. Zobaczymy, czas pokaże. Adam mówił na Media Dayu, że to wszystko zależy też od zer na kontrakcie. Tak jak kiedyś było, to już parę miesięcy temu na konferencji Kabi Nurmagomedu, jego zapytali tak samo, że czy chcesz wrócić, no może nie, na pewno nie, koniec. I dziennikarz mówił do niego, a jeżeli na przykład dostałbyś $100 milionów, on powiedział, że to jest inna rozmowa, także kto wie. No to liczymy, że zaraz się będą zgadać i jeszcze się zobaczymy. Dobrze, dziękuję Ci bardzo w takim razie za wywiad. Dzięki.